Bracia, jesteśmy w drugiej części. Tego opowiadania Ducha Świętego o Eliaszu, Duch Święty robi nam skan z Jego życia, aby pokazać nam, co jest najważniejszym Bożym prowadzeniem, jak Bóg chce nas prowadzić i oczyszczać, czasami bardzo boleśnie z tego wszystkiego, co jest budowane w naszym życiu w sposób fałszywy. Często mówi o tym, że jest to najbardziej odważna modlitwa, jaką możemy sobie wyobrazić i Wypowiedzieć, przyjdź Duchu Święty i zrujnuj w moim życiu wszystko to, na czym fałszywie dotychczas buduję, a wydaje mi się, że to jest dobre. Mi się wydaje. Przyjdź i zrób trzęsienie ziemi, jeśli to jest potrzebne. Jeśli wydaje mi się, że żyję w iluzji bycia dobrym człowiekiem, ale nie płonę dla ciebie. Całym sercem, ze wszystkich sił, całej duszy i z całej swojej mocy. Jeśli żyję w przekonaniu, że jestem dobrym chrześcijaninem, ale tak naprawdę żyję w letargu, w uśpieniu tej obojętności na Ciebie, gdzie zredukowałem swoje życie religijne do wypełniania i zaliczania obowiązków religijnych, ale przestałem płonąć dla Ciebie. Królestwo Boże nie jest priorytetem w moim życiu. Królestwo tego świata jest priorytetem w moim życiu. Pieniądze są priorytetem w moim życiu. Zabezpieczenie finansowe jest priorytetem w moim życiu. Realizowanie moich pasji, zainteresowań jest priorytetem w moim życiu. Sam jestem priorytetem w swoim życiu. Dogadzanie sobie jest priorytetem w moim życiu. A tego nie widzę. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, i zrujnuj to, nawet bardzo boleśnie, bo chcę żyć w Prawdzie, bo chcę teraz doświadczyć Twojego przyjścia, kiedy nie jest za późno, a nie żyć byle jak, żyć obojętnie, żyć w przekonaniu, że wszystko jest dobrze, i kiedy stanę przed Tobą, okaże się, że szedłem szeroką drogą na potępienie wieczne. To jest odważna, bracie, modlitwa. Jak się na nią odważysz, Bóg zawsze odpowiada. Z miłości do Ciebie. Z niesamowitego miłosierdzia, jakie ma nad Tobą. Będzie Ci dozować tego rujnowania, na czym fałszywie budowałeś dotychczas. Maryja tak Cię przytuli do serca, że Ci tak osłodzi ten bolesny proces. Ona jest niesamowita w tym osładzaniu nam, kiedy przytula nas do swojego niepokalanego serca, by złagodzić ból prawdy o nas samych. Ale bracia, to jest ważna modlitwa. Eliasz pokazuje nam dzisiaj bardzo konkretnie, że u szczytu sławy, powodzenia, sukcesu życiowego, może przyjść całkowita destrukcja. Destrukcja, która jest przyjściem bardzo często dopuszczonym przez Boga, diabła, złego ducha, aby nas otrzeźwić, aby nas wyrwać z tego snu, z tego letargu. Jezus charakteryzuje diabła po trzech cechach charakterystycznych. Jest zabójcą, złodziejem i niszczycielem. Ale Bóg może się Nim posłużyć, żeby diabeł wszedł w coś, co fałszywie budowałem, w coś, w czym pokładałem fałszywie nadzieję, że to jest dobre. I teraz po prostu okazuje się, że to jest złe. I w tym nagle widzę oczy diabła. On zawsze pojawia się jako anioł światłości. Bóg dopuści do tego, żebyśmy zostali zrujnowani. Nie w tym, co budujemy na Nim ale w tym, co fałszywie budujemy w naszym życiu. A wydaje nam się, że budujemy na nim. W Eliaszu dopuścił działanie przekleństwa. Dopuścił ten grożący paluszek kobiety Jezebel, która wypowiedziała przez swego sługę notabene jedno zdanie, które spowodowało, że Eliasz wszedł w depresję, Duch terroru, zastraszenia, całkowicie przejął jego duszę, ducha i ciało. I zobaczcie, bracia, to jest bardzo charakterystyczne. Zwróćcie uwagę jeszcze raz na to, co dzieje się i co zaczyna się dziać w momencie, w którym odnosicie sukces. Sukces też na sposób Boży, tak? Pięknie przeżyte rekolekcje, piękne doświadczenie miłości ze swoją żoną, jakieś cudowne, niesamowite doświadczenia y, radości, sukcesu, powodzenia życiowego, pewnej pomyślności w życiu. Kiedy masz wrażenie, że wszystko idzie tak, jak trzeba, budzisz się z uśmiechem, idziesz do przodu, jak burza, wszystko ci się udaje. Proszę cię w takich sytuacjach. Bądź czujny i módl się. Bądź czujny i módl się. Pamiętacie, opowiadałem o pewnym e, mężczyźnie, który przyszedł do mnie kiedyś na początku Wielkiego Postu i mówi: Proszę księdza, e, chcę przeżyć dobrze ten Wielki Post. Chcę naprawdę przeżyć go z Bogiem. Co ja mam robić? Wydaje mi się, że prowadzę życie uporządkowane, religijne, ale chcę więcej. Co mam robić? Mówię mu, módl się do Ducha Świętego. Niech On przyjdzie, pozwól Mu na to, żeby przeszedł przez Twoje serce, przeszedł przez Twoje myśli, przeszedł przez Twoje życie i pokazał Ci to, gdzie trzeba umocnić, rozumiesz, Twój zamek, Twoją twierdzę, Twój mur obronny. Wołał całym sercem do Ducha Świętego. Konferencji słuchał o Duchu Świętym, śpiewał do Ducha Świętego. Tak jak potrafił. Jeden dzień zasypiał z wołaniem o Ducha Świętego, drugi dzień zasypiał z wołaniem o Ducha Świętego. I trzeciego dnia, kiedy wstawał szybko do pracy, znowu spóźniony, szybka kawa, szybkie śniadanie, porwał torbę, wybiegł z mieszkania do windy i nagle stanął, jak wryty. Tak mu ścisnęło serce z bólu. Łzy stanęły mu w oczach. Mówi, Boże, co się dzieje? Tak jakby ktoś mu dosłownie chciał wyrwać serce w jakimś wielkim cierpieniu i bólu. Trwał tak kilka minut, nie mogąc zrobić kroku. W końcu wrócił do mieszkania. Żona otworzyła mu drzwi. Zaskoczona pyta: Zapomniałeś czegoś? On mówi, zapomniałem. Zapomniałem powiedzieć Ci, że bardzo Cię kocham. Przytulił ją do serca, rozpłakała się. Mówi: wiesz, od kilku miesięcy boję się o nasze małżeństwo. Od kilku miesięcy nie mówisz mi o tym, że mnie kochasz. Boję się, że masz kogoś innego. Nie poszedł tego dnia do pracy, zjedli razem śniadanie, wypili kawę. I wtedy też ona powiedziała. Proszę księdza. E, proszę księdza. E, słuchaj, jest taka sprawa, iż sam do siebie gadam, ale i ja. Już trzeba się leczyć. Mówi mu: Słuchaj, jest taka sprawa. Od jakiegoś czasu poznałam pewnego mężczyznę, rozmawiamy z sobą na Facebooku na razie. Jeszcze się z nim nie umówiłam, ale coraz bardziej fajnie nam się z sobą rozmawia, jesteśmy coraz bliżej. Coraz bardziej otwiera moje serce na niego. Poprosił ją, żeby zerwała z nim kontakt. Wzięła telefon i przy Nim napisała mu, żeby już do niej nie dzwonił i nie pisał. To był piękny dzień w ich małżeństwie. Prorok Jonas szedł przez Niwę i mówi się 40 dni, a Niwa będzie zburzona. Ludzie nie uwierzyli, zaczęli pokutować i się nawrócili. I ten mężczyzna mówi do mnie: proszę księdza, zastanawiam się dzisiaj, rok później mi to opowiadał, co by się stało, gdybym wtedy tamtego momentu przy windzie nie został zatrzymany przez Ducha Świętego. Może 40 dni później. Nie byłoby już mojego małżeństwa. A byłem przekonany, że jest wszystko dobrze, że nic nie mogę sobie zarzucić. Zrozumiesz, kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy przychodzi Duch Prawdy, On chce dotrzeć do najgłębszych głębin tego, co jest niewidoczne dla Ciebie, a gdzie demon już syczy swoją pokusę i wpycha swoją truciznę. I zaczyna realizować swoją strategię. Ty jeszcze jesteś kompletnie, nie widzisz tego. Nie widzisz tego wyłomu w Twoim murze, gdzie wąż się wślizguje. I potrzeba nam Ducha Świętego, żeby nam objawił ten wyłom, objawił nam, gdzie wąż wchodzi, żeby jak najszybciej stanąć w wyłomie i zamurować tą dziurę. Dlatego potrzebujemy Jego Świętego Ducha. Czasami jedno zdanie, jedno słowo, jedno wydarzenie może nam wszystko zrujnować. To może pochodzić od diabła. Dzisiaj Święty Paweł mówi o tym, że Bóg dopuścił wysłannika szatana, żeby go męczył i dręczył. Dlaczego święty Paweł nie miał Bajlando w swoim życiu? I musiał walczyć. I to tak walczyć, że wołał do Pana, Panie, zabierz mi tego wysłannika szatana, zabierz mi ten oścień. Ten oścień to po hebrajsku melamen. Oścień, który w sposób szczególny charakteryzowałby jakieś bardzo duże pokusy seksualne, z którymi Paweł zmagał się być może. I to było tak silne, tak mocne, że wołał do Pana, by zabrał ten oścień dla ciała. A Bóg mówi: Nie, zostawiam ci, bo tam, gdzie jesteś słaby, nie możesz polegać na swojej sile. Musisz całkowicie uzależnić się ode mnie, od mojej mocy. Bo może Ci grozić to, że powiesz: Sam sobie z tym poradzę. Biorę to na klatę i dam radę. To jest złudne, bracia. I Bóg czasami doprowadzi do sytuacji, w których doświadczysz całkowicie swojego upadku. Doświadczysz tego, że jesteś samą nędzą, że tylko to, na co cię stać, to zgrzeszyć i taplać się w grzechu. I to jest prawda o Tobie. Prawda o nas, że bez Boga jesteśmy zdolni do każdego zła. I sami z siebie do każdego. Jesteśmy bez Boga zdolni do każdego zła i sami z siebie do taplania się w tym upodleniu. Niestety, bracia, to jest coś, co dotyka wielu, wielu z nas i tak naprawdę to jest błogosławione, wiecie? Błogosławione to doświadczenie tego, kim jestem naprawdę, swojej nędzy. Jezus mówi siostrze Faustynie, krótko przed jej śmiercią. Ona prosi Jezusa, żeby pokazał jej nędzę. Jezus mówi: Nie mogę ci pokazać, bo byś umarła z przerażenia. Czasami słuchajcie, jak rozmawiam z ludźmi, i oni mówią: chwali pięty, jacy to są dobrzy jestem wierzący, jacy religijni. Proszę księdza, ja mam mocną wiarę w Boga. Ostatnio rozmawiam z pewnym mężczyzną, który chciał mnie do pewnego projektu. Siadamy i on zaczyna całe epitafium swojego CV mi opowiadać, czego on nie zrobił dla kościoła. Patrzyłem mówię: Człowieku, człowieku, w ogóle nie masz prawdy o sobie. Gdybyś miał rzeczywiście prawdę o sobie, to byś mi się nie chwalił przez 15 minut, co ty zrobiłeś. Czasami można żyć w takiej iluzji swojej wielkości. Że wszystko, co robię dobre, to ja. Oczywiście powiem, e, oczywiście Pan Bóg daje mi łaskę, ale świetnie, żeś to zrobił. To nie ja, to Jezus. A w sercu wiem, że jestem zarąbisty. Ile razy miałem taką sytuację, że głoszę słowo, i czuję namaszczenie, i czuję, że to jest mocne słowo, i nie ma żadnej reakcji, żadnego feedbacku. A ileż razy mówię kazanie, męczę się sam z sobą. Próbuję jakoś wskoczyć, wiecie, na jakieś tory, żeby, żeby czegoś się chwycić, żeby Pan mi poddał coś. No nic. Męczę siebie, męczę innych. Sam do siebie mówię, człowieku, skończ już, bo już nie idzie Ciebie słuchać w ogóle. Po mszy świętej, 20 osób, 30 przychodzi Księże. Co to było za słowo? Jak ono mi dotknęło? Księże, dziękuję, bo to było światło na moje życie. Ja Wie, tak? Wszystko jest łaską. Nie można, słuchajcie, naprawdę w żaden sposób budować Bożej chwały na swojej chwale. Bóg chce, aby Jego chwała była zbudowana na Jego chwale. Czy rozumiesz? On chce tego, aby Jego dzieło było czyste i nieskazitelne. I w momencie, w którym zaczynamy w jakikolwiek sposób przypisywać sobie jakiekolwiek zasługi, że to my tacy fajni i dlatego jest tak fajnie, że ja potrafię, że ja mogę, że ja mam zdolności, mam talent, stary, ja to zrobię, gdzieś tam w sercu krzyczysz. I obiektywnie może być to dobro, ale może być tym tyle Twojej pychy, tyle przekonania, że to ty. Że to dobro zostanie spalone na sądzie. To mój święty Paweł w swoim liście. Że każde dobro, które uczynimy, będzie zweryfikowane, czy to było bezinteresowne dobro, czy ja naprawdę to zrobiłem z całkowitej bezinteresowności, a nie żeby mnie ludzie chwalili. I potem się okaże, że tak jak święci mówią, z pustymi rękami stanę przed Panem, wszystko, czym mogłem się pochwalić, spłynęło, bo było w tym tyle mojej pychy. Powiem, panie, to też to, to ja nie mam już nic. Co mógłbym ci dać, żeby zasłużyć na niebo? A on ci powie, nigdy nie zasłużysz na niebo. To mój syn ofiarowuje ci niebo przez dzieło krzyża. Wtedy pokornie klękasz pod krzyżem, mówisz, panie, mam puste ręce. Tylko twoje miłosierdzie może dać mi niebo, przebaczyć mi grzechy. Ty jesteś moją zasługą, na zbawienie moje. Eliasz musiał się przekonać, że pan jest panem że całą moc którą Eliasz widzi w swoim życiu jest od początku do końca mocą bożą i być może za bardzo urósł piórka za bardzo przykleił się do tego że to jest jego sukces że to on jest tak niesamowity i bóg dopuścił jedno zdanie żeby uderzyć Feliasza. Żebelia zobaczył, że sam bez Boga jest niczym. Jest jedynie zlepkiem depresji, lęku, zastraszenia. Wielki prorok. Prorok jak ogień. Leży pod jałowcem i użala się nad sobą. Jestem beznadziejny. Jestem do niczego. Panie, zasłużyłem tylko na śmierć. Odbierz mi życie, znacie to. Czasami ta retoryka, może są troszkę inne słowa, ale bardzo często ją słyszę u wielu ludzi, którzy doświadczają nędzy swojego życia. Panie, mam już dość wszystkiego. Zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Potem położył się pod drzewem i zasnął. Niestety, panowie, to jest bardzo częsta reakcja na doświadczenie naszej słabości i nędzy. Chcemy to przespać. Bardzo dużo ludzi myśli, że jak prześpią jakiś czas, trudny czas w swoim życiu, tak się obudzą, będzie już lepiej. Ale nie, budzą się i ten problem jest. On nie zniknął w czasie snu. Nie da rady go przespać. Niektórzy myślą, że można go utopić w alkoholu. Nie. On potrafi świetnie ten problem pływać. Nie utopisz go w alkoholu. Nie utopisz go w narkotykach. Nie utopisz go w hazardzie. Nie utopisz go w czymkolwiek innym, co będzie zagłuszać prawdę o tobie. I mnóstwo jest takich ucieczek, żeby tylko nie skonfrontować się z prawdą o sobie. Bolesną prawdą, o tym, taki jestem nędzny, tak, Panie Jezu, to jest prawda o mnie. Wtedy anioł trącił go i powiedział: wstanie jedz. Eliasz się rozejrzał, zobaczył przy sobie placek i dzban wody. Posilił się, więc napił i znowu się położył. O, jak to jest znane. Przespać problem, ale jak wstaje, widzę, że problem jest, no to do lodówki. Trzeba go teraz zajeść. I mnóstwo ludzi, jak nie przespać problem, to go objeść. I zajadają. Obżerają się, myśląc, że dając sobie trochę przyjemności cielesnej, nawet przez jedzenie, przez chwilę zapomną o problemie, zapomną o prawdzie o sobie, zapomną tej trudnej sytuacji. I znowu to jest kółko zamknięte. Nie zapomni się tego, bo to ciągle jest. Nie można ciągle spać jeść, spać i jeść. To nie jest rozwiązanie problemu. Tylko prawda nas wyzwoli. Bóg chce czcicieli w duchu i prawdzie, niezafałszowanych, nie manipulujących sobą, prawdą o sobie, udających kogoś, kim nie są. W prawdzie tak czasami ta prawda będzie bardzo bolesna, ale uzdrawiająca. W jaki sposób? Anioł Pana zwrócił się i drugi raz trącił Eliasza. Mówiąc, wstań i najedź się, gdyż czeka cię długa droga. Bracia, często jest to problem w depresji, kiedy ludzie nie są w stanie uczynić najmniejszego wysiłku. Sami leżą godzinami, patrząc się w sufit. Nie są w stanie ruszyć się ze swojego łóżka. To jest rzeczywiście duży problem. To jest rzeczywiście... Depresja w ogóle jest, słuchajcie, przez WHO... Ogłoszona y, plagą XXI wieku, depresja, umiarkowana skrajna. Liczby są zatrważające. Depresja jest chorobą też duszy, która wpływa na ciało ciało brak totalnie energii. Ale anioł trąca Eliasza, nie zostawia go w tej depresji, zmusza go do wysiłku. Tak, nieraz trzeba będzie zmusić się do wysiłku wbrew wszystkiemu. Pięknie byłoby, gdybyśmy mieli takiego anioła, który nas zmusza do wysiłku. To może być Twój przyjaciel, to może być Twój brat ze wspólnoty, to może być ktoś, kto Ciebie kocha i mówi: Nie zostawię cię w tym, i będzie zmuszał Cię, żebyś coś z tym zrobił żeby skonfrontował się z tą prawdą o sobie, skonfrontował się z tym problemem. Nie możesz go zostawić samego sobie, bo to nie jest rozwiązanie. Czasami wiesz, łatwiej jest odmówić trzy części różańca, niż zdecydować się na szczerą do bólu rozmowę ze swoim dzieckiem, które zbuntowane siedzi w słuchawkach w twoim pokoju. Czasami łatwiej jest przez cały dzień, uciec gdzieś na modlitwę, a nie przyjść do żony i nie rozwiązać problemu, który jest usłyszeć być może gorzką prawdę o sobie. Którą żona może twoja wypłakuje innym, ale ty nie chcesz dopuścić do tego, że ty ją niszczysz, bo ci się wydaje, że coś dobry, że to jej wina. I tak naprawdę chcesz zamadlać problem, robić siebie super religijnego człowieka. Z lęku przed prawdą o tym, że może okazać się, że to ja mam problem, że to ja jestem źródłem niszczenia mojej żony, problemów moich dzieci. I będę uciekał na wszystkie sposoby, żeby tylko nie stanąć w prawdzie o sobie. I to jest problem. I wtedy Bóg będzie robił różne sytuacje, okoliczności. Czasami przysyłał ci trudnych ludzi, którzy pokażą ci, chłopie, zobacz w prawdzie samego siebie. Nie uciekaj od prawdy. Zobacz prawdę. Wtedy czasami ci ludzie są dla ciebie największymi wrogami, no bo oni ci pokazują prawdę. A twoja pycha nie znosi prawdy o tym, że ty jesteś nędzny i słaby. Twoja pycha będzie robić wszystko, żeby żyć w iluzji, że jestem naj, że jestem kimś, że jestem fajnym facetem. Najgorzej, jak to właśnie wejdzie w przestrzeń religijną. Dlaczego? Faceci, którzy pięć razy dziennie się modlili, dwa razy w tygodniu pościli o chlebie i wodzie, studiowali codziennie Słowo Boże, zachowywali 613 przepisów prawa religijnego. Przecież mówię o kapłanach, o faryzeusza z Ewangelii. To oni nie znosili Jezusa, znienawidzili go i zabili. Dlaczego? Bo on im wytknął religijną obudę. Nie żyli w prawdzie o sobie. I próbowali religijnymi praktykami uciec od prawdy o sobie, bo nie chcieli wejść w nawrócenie, nie chcieli uznać tego, że sami z siebie są tylko nędzą. I tylko Bóg może im pomóc zobaczyć prawdę o sobie. Zwróćcie, chłopaki, uwagę na to, czy czasami nie jest tak w waszym życiu, że uciekacie od jakiejś trudnej prawdy o sobie, Bóg wam przygotowuje różnego rodzaju wydarzenia. By wam rozświetlić, pomóc zobaczyć prawdę o sobie, a wy uważacie, że to zły duch przychodzi do was. Albo komuś, kto chce wam pomóc zobaczyć prawdę, zaczynacie uważać za największego wroga swojego. A to może być wysłannik Boga, nie szatana. Anioł daje pożywienie dla Eliasza i mówi: Wstań jedz, gdyż czeka cię długa droga. To nie jest krótka droga. Nie wierzę w chwilówki w nawracaniu się. Nawracanie się jest całożyciowym procesem. To jest długa droga. Długa droga przed nami. Musisz się posilić. Jeliasz idzie siłą tego posiłku 40 dni do góry chore. Bracia, wielokrotnie o tym mówimy, to jest naszym charyzmatem: adoracja na świętego sakramentu, Eucharystia. Ale chcę Wam jeszcze raz powiedzieć, to co często mówię liderom, spotykam się z mężczyznami, to co kiedyś działało, dzisiaj już nie zadziała. Kiedyś mieliśmy naprawdę mocne, moralnie. Małżeństwa, rodziny, trwałe, mocne, silne relacje. I powiem tak kolokwialnie, wystarczyło pewien minimalizm religijny, pacierz rano, wieczorem, pójście w niedzielę na Eucharystię. Ale dzień był uświęcany różnymi praktykami. Pamiętam na przykład, kiedy jeździłem do moich dziadków, jak na przykład dziadek brał zawsze chleb, czynił znak krzyża na chlebie. Potem mój tata czynił znakrza na chlebie, ale takie zwykłe rzeczy, rozumiecie, były uświęcaniem codzienności. Były y, takie specjalne pojemniki z wodą święconą y, przed drzwiami. Wychodziliśmy, żegnaliśmy się wodą święconą, wchodziliśmy z powrotem do domu, żegnaliśmy się wodą święconą. Gdzie dzisiaj takie rzeczy mamy? Ale dzisiaj szatan jest tak silny, że potrzebujemy zwielokrotnionej. Potężnej modlitwy, wybrania Boga ponad wszystko. Jest tak ważne. Ale wracam do tego, co się dzieje z Eliaszem. Przyjął pokarm. Niebiański pokarm. Siłą tego pokarmu przez 40 dni szedł dzień i noc do góry choreb. Bracia w depresji. W trudnych sytuacjach, związanych z trudnymi rzeczami, prawdą o sobie, trudne sytuacje związane z Twoim małżeństwem, z Twoją rodziną, musisz posilać się codziennie ciałem i krwią Boga. Jezus mówi: Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne w sobie, czyli życie Boga w sobie. Ten posiłek który anioł daje Eliaszowi, to jest symbol Eucharystii, zapowiedź Eucharystii. Przechodzisz trudny czas, codziennie karmisz się ciałem i krwią Boga. Codziennie, nie raz w tygodniu. Bo codziennie, 24h na dobę zmagasz się teraz z tym, co cię niszczy. Z tym, co cię doświadcza. Więc codziennie muszę się karmić ciałem i krwią Boga. Żeby codziennie mieć siły na walkę z tym czymś lub na walkę z tym kimś, kto przychodzi do mojego życia, do mojego małżeństwa, do mojej rodziny, do mojego dziecka, by mnie zniszczyć. Codziennie. Moje pytanie, czy jesteś zdeterminowany na tyle, żeby to, co mówi dzisiaj Słowo Boże, Królestwo Boże, stało się priorytetem każdego dnia w Twoim życiu, a nie oglądanie telewizji czy siedzenie na Netflixie. Póki nie jest za późno. Walcz, póki nie jest za późno. I kiedy, bracia Eliasz, przychodzi pod górę choreb, przygotowuje się na objawienie Boże, jest bardzo ważne dla nas. Wtedy, kiedy przechodzimy trudny czas, kiedy przechodzimy jakąś depresję, kiedy przechodzimy jakąś sytuację, która nas niszczy, co powoduje trzęsienie ziemi w naszym życiu. Potrzebujemy nowego, świeżego objawienia Boga, takiego jakiego jeszcze nigdy nie mieliśmy dotychczas. I wołanie o to objawienie jest niesłychanie ważne. Posilamy się ciałem i krwią Jezusa i wołamy o przyjście Pana takiego jakiego już nigdy wcześniej nie miałem. I to przyjście Boga może być przeróżne. On ma tysiąc sposobów, aby do ciebie przyjść i objawić się dokładnie w taki sposób, jaki na ten czas jest ci najbardziej potrzebny. Eliasz miał dotychczas objawienie Boga Wszechmogącego, pełnego mocy, Boga, który konfrontuje się z bóstwami pogańskimi, który wchodzi jak buldorze, rozumiesz? Pan mówi, stań na tej górze. Pan przechodził, potężny wicher. Rozupywał góry i kruszył skały przed Panem, ale Pan nie był w wichrze. A po wichrze trzęsienie ziemi, lecz Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi ogień, ale Pan nie był w ogniu. Co sprowadził Eliasz z nieba na ziemię? Ogień! Pan był w ogniu, wtedy był w ogniu, teraz nie jest w ogniu. Wiecie, czasami żyjemy tym, co On z nami zrobił 5, 10, 20 lat temu. Grozi nam to, że będziemy do końca życia opowiadać świadectwo tego, co Bóg zrobił z nami 30 lat temu. A gdy zapytam Cię, co robi z Tobą teraz? Cisza. Żyjesz wspomnieniami. Boga, który zadziałał potężnie kiedyś, a teraz? Ja pytam Ciebie o teraz: jak Bóg teraz działa potężnie w Twoim życiu? Bo możesz usprawiedliwiać się tym i jeździć po różnych rekolekcjach, i ewangelizacjach i opowiadać świadectwo sprzed 10, 15, 20 lat. Ale czy teraz znasz Boga? Czy teraz On przychodzi do Ciebie? Opowiedz mi, jak przychodzi teraz? Znasz go teraz? Czasami mówimy tak: On przychodzi tak, jak przyszedł 20 lat temu, ale on może wcale nie chcieć już przyjść do ciebie tak, jak przyszedł 20 lat temu. Może przyjść do ciebie zupełnie inaczej. Przyzwyczajamy się do pewnych schematów w życiu. I redukujemy Boga do Jego przyjścia takiego, jak nas mózg zakodował kiedyś. Jeszcze porównujemy do tego innych i mówimy tak, no tak, Bóg nie przychodzi, to na pewno nie jest Bóg z tyłu głowy, bo do mnie przed 20 lat temu tak, więc On tylko tak może przychodzić do kogoś innego. On ma milion sposobów na objawienie się Tobie. Nie jest Bogiem powtarzającym się. Miłość ciągle zaskakuje czymś nowym. Po trzęsieniu ziemi ogień, ale Pan nie był w ogniu, a po ogniu szmer łagodnego powiewu. Gdy tylko Eliasz go usłyszał, Zasłonił twarz płaszczem i wychodząc stanął u wejścia do jaskini. Widzisz to? Bóg przychodzi do Eliasza w taki sposób, jakiego on się nigdy nie spodziewał. Nie znał Boga, który przychodzi jako szmer łagodnego powiewu. Znał Boga, który przychodzi jak trzęsienie ziemi, który przychodzi jak ogień. Ale nie znał Boga, który przychodzi w szmerze łagodnego powiewu. Rozumiesz? Jan apostoł, umiowany syn, umiłowany uczeń, którego ulubioną pozycją molitewną, można powiedzieć, było spoczywanie na piersi Pana. On znał Jezusa w najczulszym, najbardziej intymnej relacji. Znał Jezusa. Apostołowie znali go. 24 ha na dobę adorowali go przez trzy lata. Ale po zmartwychwstaniu oni go nie rozpoznają, a to jest Pan. Ale już go nie rozpoznają. Oni nigdy nie widzieli go w takim objawieniu. Jan, który przytulał się do Jezusa, który słuchał bicia jego serca. W najczulszym przytuleniu na jego piersi, kiedy na wyspie Patmos ma objawienie Pana Panów i Króla Królów, pada jak martwy na ziemię, przerażony, bo on takiego objawienia Boga jeszcze nie widział. Ale jest mu to bardzo potrzebne, dlatego że wydaje się, że Kościół jest zniszczony. Jedenastu apostołów już nie ma, umarli śmiercią męczeńską. Apostołowie już nie prowadzą kościoła. Ci apostołowie pierwsi, gminy chrześcijańskie, wydawane, donosicielstwo kwitnie, są rozszarpywani przez dzikie zwierzęta, paleni na krzyżach. Jan potrzebuje wtedy objawienia Boga jako naprawdę Pana Panów i Króla Królów. I pada jak martwy przed tym objawieniem. Eliasz potrzebuje objawienia Boga w swojej depresji, w przeklinaniu swojego życia, żyjąc w duchu lęku, zastraszenia. Panie, odbierz mi moje życie. On potrzebuje objawienia Boga, który przychodzi w najbardziej delikatny sposób, w szmerze łagodnego powiewu. Rozumiesz? Dlatego nasz charyzmat, między innymi adoracja Najświętszego Sakramentu. Bracia, przychodzą czasy tak trudne, dobrze o tym wiecie, mówimy o tym nieustannie, że potrzebujemy nowego objawienia Boga. Ktoś z Was będzie potrzebował objawienia Boga, który jest Panem Panów i Królem Królów, który przyjdzie jak ogień z nieba, ale drugi. Może potrzebować objawienia Boga, który go po prostu przytuli do serca. I w rytm uderzeń Twojego serca będzie Ci mówił kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Ktoś inny może upodlić się w grzech, może będzie zniszczony przez swój nauk. I demon oskarżyciel 24 chana na dobę będzie go dosłownie rozszarpywał tym, jak jest beznadziejny i do niczego. Będziesz potrzebował objawienia Boga, który ci nie potępi nawet najmniejszym słowem. Który powie ci, kocham cię, wszystko ci wybaczam, tylko się przytul do mojego serca, zaufaj, bądź ze mną, wszystko będzie dobrze. Ja cię nie potępiam. Ja cię nie potępiam. Rozumiesz. Nie wiem, w jakiej ty jesteś sytuacji obecnie. Jakiego potrzebujesz objawienia Boga w twoim życiu? Ale módl się, żeby on przyszedł. Wiecie, jeden. Z mistrzów życia duchowego, Carlo Caretto, opowiada kilka zdań. Mówi o pewnych skrótach w życiu duchowym, których nauczył się. I mówi, gdybym wiedział wcześniej o tym, zaoszczędziłbym 40 lat jałowości mojego życia duchowego. Pierwszy cytuję Karola de Foucault i mówi tak. Karol de Foucault, błogosławiony. Dotknąłem ręką mojej całkowitej niemocy i to było dla mnie łaską. Bóg może wszystko, ja nie mogę nic. Ale gdy tą nicość włączę w pełen miłości kontakt z Bogiem, Wtedy wszystko stanie się we mnie możliwe. Bóg może wszystko. Ja nie mogę nic. Rozumiesz, doświadczenie nędzy, totalnej słabości. Sam z siebie nie jestem zdolny do żadnego dobra. Mi się dotąd tylko wydawało, że jestem super och i ach. Nie jesteś żadnym Avengersem, bracie. Avengersi są tylko w telewizji. Prawda o nas jest taka, że sami z siebie jesteśmy zdolni do każdego zła. I nie zdolni do najmniejszego dobra. I teraz mówi Carlo Caretto. Są takie chwile, kiedy Bóg doprowadza cię do ostatniej granicy twojej niemocy. Zwróć uwagę na te słowa. Do ostatniej granicy twojej niemocy. Przed którą, jak mówiliśmy, drżymy i boimy się nie dopuszczamy prawdy o sobie. Bo to za bardzo boli. Ale Bóg tego chce. Dla Twojego dobra, bo inaczej będziesz rósł w pychę całe życie, a na zewnątrz będziesz bardzo religijny i pobożny, ale będziesz żył w totalnym zakłamaniu o sobie. Więc są takie chwile, kiedy Bóg doprowadza Cię do ostatniej granicy Twojej niemocy, i dopiero wtedy. I tylko wtedy pojmiesz do głębi swoją nicość. Tak, to jest bardzo bolesne. Szczególnie dla naszej męskiej dumy. Bardzo bolesne. Człowieku, masz problem z alkoholem. Weź coś zrób, zacznij się leczyć. Ja? Chyba ty. Ja mam problem z alkoholem? O czym ty mówisz? Leżysz już trzeci dzień upodlony w swoich wymiocinach, ale ty nie masz problemu z alkoholem. dopóki nie dotkniesz prawdo sobie tak jestem nicością samą nędzą nie rozpocznij się proces twojego uzdrowienia wszechmocą boga posłuchaj przez tak wiele lat mówi carlo caretto przez tyle lat walczyłem ze swoją niemocą ze swoją słabością i uważaj teraz to jest bardzo charakterystyczne dla nas Najczęściej ukrywałem ją, pragnąc ukazywać się ludziom pod piękną maską pewności siebie. Znacie to, pany? Bo ja bardzo dobrze. To pycha nie dopuszcza niemocy, to wyniosłość nie godzi się, żeby przyjąć siebie jako małego. Teraz już nie walczę. Rozważam swoją rzeczywistość bez złudzeń, bez upiększeń. Gdybym zrobił ten krok wtedy, gdy uczyłem się katechizmu, zaoszczędziłbym sobie 40 lat. Teraz całą swoją niemoc stawiam naprzeciwko wszechmocy Boga. Stos moich grzechów. Pod słońcem Jego miłosierdzia, przepaść mojej nicości wobec nieograniczonej głębi Jego wielkości. I posłuchaj to, jakie to jest pełne nadziei i takiej dziecięcej radości. I wydaje mi się, że w końcu teraz nadeszła chwila spotkania z Bogiem. Spotkania, jakiego dotąd nie było, mojej relacji z Nim takiej, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłem, przyjmowaniem miłości, o jakiej zawsze marzyłem. Tak, to moja nędza przyciąga najmocniej Jego wszechmoc. Moja nicość przyciąga tego, który jest wszystkim. I w tym spotkaniu, wszystkiego, którym jest On, i nicości, którą jestem ja, tkwi największy cud stworzenia mnie na nowo. Są to najpiękniejsze zaślubiny, ponieważ są zawarte między miłością bezinteresowną, która oddaje mi się bez reszty, a miłością interesowną, która w końcu. Przyjmuje wszystko o sobie w prawdzie. Czy rozumiecie, bracia? Eliasz musiał doświadczyć w swojej pełnej mocy posługi, w której tak bardzo w pewnym momencie zaczął opierać się na sobie, uwierzył w swoją wielkość. Musiał doświadczyć pogrożenia paluszkiem jednej kobiety, która wypowiedziała jedno zdanie: przekleństwa, żeby pokazać Eliaszowi, że sam z siebie jest niczym, ale go to uzdrowiło, ponieważ po tym doświadczeniu przyjścia Boga w lekkim powiewie, zostaje na nowo namaszczony do dokończenia dzieła. Jako wielkiego proroka Starego Testamentu. Bracia, przed najświętszym sakramentem, w lekkim powiewie, który płynie z jego przebitego serca, wystawionego w monstrancji, On będzie odnawiał w Was nowe namaszczenie. Namaszczenie, które postawi Was na nogi. Namaszczenie, w którym już nie będziecie mieli żadnych wątpliwości, że wszystko, co dobrego Bóg przez Was działa, to On. I wtedy zacznie budować prawdziwe dzieła Boże w Tobie, w Twoim życiu. Kiedy już nawet najmniejszą myślą nie przypiszesz sobie zasługi za dobro, które Bóg chce przez Ciebie działać. Amen.